Nowoczesna odmiana to najlepsze źródło postępu w rolnictwie. Dzięki nowym odmianom mamy możliwość w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny pola i być opłacalny w produkcji tych produktów rolnych, które zbieramy. Odmiany są w tej chwili do dyspozycji rolników najlepsze w Europie. Są to właściwie można powiedzieć najlepsze światowe odmiany. Dzięki tym odmianom rzeczywiście poziom plonów kukurydzy może przekroczyć 100, a często w najlepszych warunkach nawet 150 kwintali suchego ziarna z hektara. Jest to znacznie więcej niż oferują inne rośliny uprawne, zwłaszcza zboża. Nowe odmiany wykorzystują efekt heterozji, który jest tym motorem jakby tworzenia plonów i dzięki tym nowoczesnym materiałom hodowlanym rzeczywiście od koloru do wyboru jest wśród odmian, ale tu rodzi się ogromny problem dla rolnika, jaką odmianę wybrać, bo jeśli powiemy, że na liście Unii Europejskiej jest blisko 6 tysięcy odmian kukurydzy, a w warunkach dla przykładu polskich to jest około 250, w innych krajach rzędu przynajmniej ponad 100, to wszystko razem powoduje, że w każdym z krajów uprawiających kukurydzę rolnik musi się mocno zastanowić, czy zasięgnąć informacji, jaką odmianę wybrać, żeby ona była najlepsza dla jego warunków. Tu warto wykorzystać badania odmianowe, które z reguły prowadzone są urzędowo, bada odmiany zarówno z listy krajowej, jak i listy odmian zagranicznych, które są dopuszczone w Polsce. Mamy odmian dużo i powinniśmy je jak najlepiej wykorzystać, ale pamiętajmy, że odmiana i odmianie nierówna. Przede wszystkim różnią się wczesnością, bo wczesność jest jakby podstawową cechą, zwłaszcza w warunkach takich jak Polska, Niemcy, Czechy, tutaj, czyli te kraje leżące bardziej na północ. Wczesność odmiany jest też warunkiem praktycznie niezbędnym do tego, żeby można było tą odmianę zebrać we właściwej fazie dojrzałości. Bo faza dojrzałości rzeczywiście decyduje o tym, jaki ten efekt ostateczny produkcyjny jest. A więc uprawiajmy odmiany stosunkowo wczesne, nie te najpóźniejsze, które jednak rodzą ryzyko, zwłaszcza przy jakichś wahnięciach pogodowych. Raczej odmiany takie w klasy średnio wczesnej, a więc typowe dla danego regionu. A ja jestem osobiście zwolennikiem uprawy odmian wczesnych, które najlepsze ich kreacje dorównują tym odmianom późniejszym, jeśli chodzi o plon, ale zdecydowanie przebijają je mniejszą wilgotnością ziarna przy zbiorze, co jest oczywiście cechą podstawową, jeśli patrzymy na ten efekt taki ostateczny zbioru,